Chcą nas wyrzucić, można mówić, gorzej jak psu. Gorzej jak psu, chcą nas wyrzucić. Niby mieszkania socjalne są. Mieszkam na ulicy Lotniczej 17, mieszkania 7. Było mieszkanie, bo ja tam mam teraz obecnie dwa mieszkania. Nie, bo to można mówić, była mafia gruziącka, ja tak powiem prawdę w oczy, niby mafia. Bo jeden administrator był na Chełmińskiej, dostałem mieszkanie jedno, mieszkanie zastępcze, tak? Za ten obecny lokal? Tak, dostałem, bo miałem dwa mieszkania. Czwórkę i siódemkę. Zamieniłem się ze sąsiadami za zgodą ADM-u. Przed tym był pan taki administrator i technik. Wyrazili zgodę, żebym się zamienił z czwórki na szóstkę, żeby mieć jedno mieszkanie przy drugim, żebym co przebił drzwi. Przebiłem drzwi, powiedzieli, że to nielegalnie. Jak wyrazili zgodę, bo technik był wszystko, wyrazili zgodę. Później powiedzieli, że ja to zrobiłem nielegalnie. No, trudno, nielegalnie to nie. Włączył pan dwa lokale w jeden, tak? Tak, złączyłem. A dlaczego pan to zrobił? No, żeby mieć, można mówić, miałem razem 10 dzieci. Było naprawdę mało. Czyli po prostu, żeby było więcej przestrzeni. Żeby było więcej przestrzeni, żeby dzieci mogli przykładowo się uczyć czy coś w tym rodzaju. Nie, i mieli mało wiele godne warunki do nauki i do życia. ADM się sprzeciwili. Ja się wprowadzałem, nie było, można mówić, łazienki, nie było dobrej kuchni, wszystko było zdewastowane. Okna do dziś jeszcze nie wstawili, obiecali mi 7 lat okna, że wstawią. Panie mi, panu wstawimy okna, drzwi, wszystko. W swoim zakresie kupowałem od, można mówić, dzieciom od gęby człowiek odkładał, kupował, żeby mieć drzwi. Czyli dali mnie tylko, jak się wprowadziłem gumoleon do góry na pokój, co zrobiłem, obniżyłem sobie mieszkanie, bo ale takie półpiętro zrobiłem u góry, żeby dzieci mieli tego, nie? To tylko na to dali mnie kawałek gumoleon. I teraz no, chcą, żeby państwo się stamtąd wyprowadzili, tak? Tak, teraz mamy się wyprowadzić, nie, bo prawdopodobnie ma stać tam inna budowa, nie? Postawić, można mówić tak. No i państwo nie podobają się te lokale zastępcze? Nie, no ja dostałem lokal, można mówić, na 6 osób 30 metrów, koło 30 metrów kwadratowych, także pokój, jeden i drugi małe pokoiki, można mówić to klitki, nie? Drugi, kuchnia ciemna, nic nie oświetlona, mała, także jedna osoba się nie pomieści, a tam już nie mam mówić, żeby gdzieś jakoś klatkę czy coś wstawić, to tam nie ma mowy, bo by się nikt nie ruszył. A ta druga propozycja? Drugiej propozycji na razie nie dostałem, tylko dostałem na Rutowicza pod 15. Mieszkanie na drugim piętrze, gdzie kobiety chorej tam nie będę wnosił sam na ręcach, a dzieci nie są w stanie. Miałem 9 dzieci teraz obecnych, co tu by mieszkali w Polsce, musieli się wyprowadzić, poszukali sobie pracę za granicą, żeby mało wiele godnie żyć. Jeszcze dużo mnie pomagają teraz, żebym ja miał przykładowo na tym kawałek chleba. Pracowałem cały czas jako stróż przy ścieżce rowerowej, nie jako dozorca, to robiłem przy ścieżce rowerowej, tutaj trasa średnicowa, przy trasie i średnicowej i tu. Nie no, praca się skończyła we wrześniu, ścieżka rowerowa została oddana, ja już jestem bez trasy. Byłem zarejestrowany w pośredniaku i chodzę, nie żeby przykładowo tego, to nie ma pracy. Byłem u sekretarza, byłem w prezydium, byłem u pana prezesa, wszystko tego nie do, formalnie by wyrzucili za drzwi jak psa. Ale co, nie chcieli dać pracy? Czy? No nie ma pracy nigdzie, no na kursy mnie starego dziada, można mówić, wysyłają na kursy, nie no gdzieś na koniec świata, no gdzie ja teraz 64 lata pojadę na jaki kurs, no na co to, jak ja mam szkołę technikum elektryczne skończone, żeby mieli dali tu pracę. Ja byłem 5 lat naczelnikiem stacji tu w Grudziądzu, byłem w Laskowicach Pomorskich, wszystko, nie, ja mam szkołę, technikum, no, ale dla mnie nie ma pracy, bo panu już niepotrzebna praca, no to z czego ja mam żyć, iść kraść, jak będę chodził kraść, no to mnie zamkną. A miasto nie pomaga? Miasto nie pomoże nic, no bo ja nawet teraz nie jestem w rejonie, w urzędzie pracy niezarejestrowany, no bo po co tam mam iść, po co mam latać do urzędu pracy, jak dla mnie nie ma pracy, powiedzieli mi wyraźnie, panie, mówię, to panie, pan trochę statystyki zaniża. No, jak zaniża statystyki, jak nie mają pracy, ja pójdę tego, to wolę iść na miasto, butelki zbierać, czy puszki,
mam tam takiego grata samochód, nie, no to można mówić, idę, pozbieram trochę tu dzieci i jadę sprzedać, ja mam chociaż wtedy na chleb, bo z miasta nie mam co liczyć. Jak napiszę do opieki, to nawet na węgiel nie dadzą panu na życie, to co, 100 zł na 6 czy 5 osób, to ja mam tego, dziewczyna się uczy technikum fotograficznym, nie? No nawet na książki mnie nie stać, żeby ta dziewczyna się mało wielogodnie wyuczyła zawodu. No i co ja mam teraz robić? Jak pan myśli, co z tym mieszkaniem będzie tam na tej lotniczej? No to, jak się sprawa skończy? Prezes powiedzieli tak, nie? I tam i pod czwórką, tam i te, co mają te eksmisyjne sprawy, tam taka pani... Bo tam jest, trochę nie? Tak wygląda, jakby te domy pustoszały, brak okien, powybijane szyby. Powiedzieli, że nas na ulicę wyrzucą, komornika ściągną i z komornikiem nas na ulicę wyrzucą. Ale nie płacicie czynszu? No czynszu nie, za co ja mam płacić? Mam iść kraj, żeby czynsz płacić? Albo nawet ja nie mam, można mówić prawdę, nie, żeby czy na chleb czy coś koniec końcem się wiąże, żeby było na to jedzenie. No. Tak będzie z tym mieszkaniem, bo tam wybite szyby, tam deski kradną, tak? Tak, no to firma FHU Ewa, pan Poradzik ma, można mówić, firmę, nie, który jest związany z naszym panem prezydentem, z panem Różyckim. Nie, ja to powiedziałem, określę dokładnie tak, że to jest mafia, grudziącka mafia. No bo chodzą, pan Poradzik potrzebuje drzwi. Idzie, wyjmie drzwi, nawet dobrze nie zabezpieczą. Ale tak, bierze sobie drzwi, bo tak chce? No bo, ale ja mu każę, panie deski, już podłogi wszystko pozbierali, szczury latają jak koty. Czyli taka rozbiórka trwa, tak? No rozbiórka już. Połowę rozebrali. Ja bym tak chciał całość zaprosić na tą ulicę lotniczą 17, wpuszczę do mojego mieszkania, wpuszczę obok do mieszkania, tam i nieco rozbierają, ściany popękane, wszystko, tynki odpadują, no bo pan ma dostał zlecenie, rozbiera mieszkania, a nie patrzy, tak, a nie patrzy, że ktoś jeszcze obok mieszka. Drzwiczki z pieca powyrywał, wszystko pobrał, co rury, wszystko pobrał, ale powiedział, że to kradną obecni lokatorzy. To co, sam na ten złom wziął to i zaniósł? Sam wywozi, no bo bierze sobie chłopaku, nie, za nalepkę. Inaczej tak zwaną nalepkę, bo bierze tego, mówi, chłopaki, rozbierzcie to, ja wam tam 20 zł na nalepkę dam czy coś, a sąsiedzi na to pójdą, no bo jak nie mają z czego żyć, to pójdą na to, nie? Ja bym sam, jakbym dostał parę groszy, to bym poszedł, nie? Bo nie będzie na mnie, tylko będzie na tą firmę, nie? A ja od niego dostanę. A jak pan myśli, jak ta sytuacja się skończy? Ta sytuacja się tam makabrycznie skończy, bo ich dzieci są obok, mieszkają tamtego, nie? Tam się tragicznie skończy, bo wszystko sufit i wszystko rozwalają. Niedawno jak zajmują te deski, to się w końcu zawali to wszystko. Zawali, ale nie dość, to jeszcze tam z ulicy przychodzą z innego końca miasta, sobie w środku ognisko rozpalili, co wezwają policję, wszystko w środku ognisko, bo przyjdą przykładowo, takie nie robi. No ja sam jestem teraz, można mówić, nie robię. Nie? Ale przyjdą i panie, sobie ognisko rozpalą, bo gdzieś się muszę podziać. Nie pójdą do kanałów czy coś, tylko tam jest pustostan. Albo nie? Ogień nie ma i śpią. Wysypisko śmieci zrobili teraz w tym budynku. Kupę szczurów, myszów, wszystko idzie do nas. Otworzy pan drzwi, to szczury jak koty. Już nawet w tym nowym budownictwie, co teraz postawili. A w tych nowych budynkach nie proponowano wam miejsca tam, gdzie naprzeciwko was powstały? Tam i nie, bo to tam poszli wszystko sami swoi. Klika. Inaczej klika, można powiedzieć, nie? Bo niech wydali. Ja bym co z dwóch mieszkań takie, czy jedno zrobił, czy coś, bo naprawdę to tam jest małe, jest kuchnia z aneksem, wszystko, nie? No dla mnie to tam naprawdę by nie było żadnych warunków w takim mieszkaniu, nie? Że to tam niby centralne jest wszystko, nie? No ale mieszkanie, małe pokoiki, jest taki pokój jak tutaj to biuro. Mniejszy. Nie, mniejszy nawet.